Załóżmy, że wobec Nowaka stosowali, wobec mnie stosowali. I proszę bardzo, Nowak z korupcją, Kaleta siedzi w studio. Ale kiedy rządzi jaśnie oświecona koalicja Tuska z 13 grudnia, to oczywiście państwo silne potrzebuje takich narzędzi i instrumentów. To dlaczego? Ja przez wasze 8 lat rządów nie kojarzę jednej sprawy, gdzie by ktokolwiek z waszego środowiska politycznego za cokolwiek odpowiedział. Przecież ja nie jestem w stanie dzisiaj nawet podać setek zawiadomień do prokuratury, afer, które odkryliśmy. Gdzie są w ogóle działania państwa w tej sprawie? Dobry wieczór państwu, to jest Wieczorny Ekspres, jak zawsze we wtorek. Jacek Plusinowski, zapraszam państwa na to spotkanie. Dzisiaj porozmawiamy m.in. o rolniczym proteście, ale także o tym, czy w Polsce nastanie wkrótce praworządność po wizycie ministra sprawiedliwości w Brukseli. W tym temacie są znaczące postępy, o czym mówiła m.in. komisarz Vera Jourova. Porozmawiamy także o bezpieczeństwie, o 2 latach rosyjskiej agresji na Ukrainę i o tym, czy Polsce zagraża Rosja, bo w ostatnich dniach można odnieść wrażenie, że codziennie niemal jeden z komentatorów, ekspertów, czy także rządzących mówi o takim właśnie ryzyku. Pierwsi goście w naszym programie to Witold Zembaczyński, Nowoczesna, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry panie pośle, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Sebastian Kaleta, Suwerenna Polska, Prawo i Sprawiedliwość, były minister sprawiedliwości. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór, witam państwa. Panowie, od rolniczego protestu zacznijmy. Czy to, co dzieje się na polskich ulicach, no chyba nie widzieliśmy od wielu lat takich rolniczych dużych protestów, wymaga zaangażowania szefa rządu, bo można mieć wrażenie, że premiera w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o ten proces, zupełnie nie ma. Pan poseł Witold Zembaczyński. Panie redaktorze, to jest problem paneuropejski. To nie jest problem stricte polski. Nie ma prostych rozwiązań, prostych wyjść z tego. Rzeczywiście ten kierunek pod tytułem Zielony Ład i ekoschematy jest trudny do wprowadzenia w krótkoterminowym procesie. Szczególnie przy takich niepokojach wokół rolnictwa, jakimi są no, wzrost cen paliw, utrata opłacalności czy rentowności hodowli. Dlatego wewnątrz rządu mamy stricte określony poziom kompetencyjny i za sferę rolnictwa odpowiada Polskie Stronnictwo Ludowe wraz z akompaniamentem Michała Kołodziejczaka. Jak sądzę i w co ufam, znajdą rozwiązanie, które przede wszystkim pozwoli rolnikom normalnie przystąpić do przyszłego sezonu, ale jednocześnie też w pewnym sensie zaspokoić ich potrzeby z pełną wrażliwością od sytuacji, którą mamy w Ukrainie i na wschodzie, bo ja też nie godzę się z taką narracją, że niech sobie tam umierają, jeżeli chodzi o Ukrainę, bo to nie jest mowa tylko o gigantycznych agro-holdingach, które rzeczywiście, kto był na Ukrainie, miał okazję zobaczyć w postaci no, niekończących się połaci pól, ale to jest również kwestia takiego, powiedziałbym, bezpieczeństwa żywnościowego dla całej Europy, bo to zboże, które dzisiaj niestety dumpinguje ceny na naszym rynku, z chęcią i z wielkim uznaniem jest kupowane po niższych cenach przez Hiszpanów czy Portugalczyków. Oczywiście nas to powinno mało obchodzić, ale przy rozwiązaniu takiego problemu, gdzie mamy sprzeczne interesy i gdzieś zawsze na końcu głowy mam to, co powiedział na przykład prezydent Czech ostatnio, że on jest dosyć sceptyczny w stosunku do tych protestów, dlatego że, jak domniemywam, również może być to pomyśli samego Kremla, żeby nas w samej Unii konfliktować, ale ten problem trzeba rozwiązać. Po prostu na tym paliwie dłużej nie pojedziemy. I Sebastian Kaleta, pytanie na początku o premiera Donalda Tuska też. Czy powinien być bardziej aktywny? Czy sytuacja dojrzała do tego? Czy wymaga zaangażowania bezpośrednio szefa rządu? Bo może resort rolnictwa sobie nie radzi z tym, co się dzieje, bo ten protest nie przygasa, tylko zdaje się, że się rozlewa. Donald Tusk nie słynie z tego, że potrafi rozwiązywać kryzysy, protesty, które towarzyszą jego rządom. Kiedyś powodzianom powiedział, ja wam wójta nie wybierałem. Tak teraz zdaje się mówić rolnikom, ja wam ministra rolnictwa nie wybierałem. No PSL go wskazało, przecież jest koalicja wielka. Natomiast pan poseł powiedział o Zielonym Ładzie. To jest problem, który będzie rzeczywiście wisiał nie tylko nad polskim rolnictwem, ale nad całą polską gospodarką. Ja tylko przypomnę, że ten cały Zielony Ład to jest koncepcja, która jest forsowana na poziomie europejskim przez partie, w których uczestniczy cała koalicja rządowa. Oni podobną koalicję jak w Polsce mają w Parlamencie Europejskim i posłowie z Polski, którzy są w tych partiach, nie oponują od początku tego procesu legislacyjnego. Ale to rząd, który pan wspierał i w którym pan był, panie ministrze, też nie blokował tego procesu legislacyjnego. Też chyba nie postawił tamy dla Zielonego Ładu.
Proces legislacyjny, rząd był przeciwny i przyznam osobiście, sam wiele rozmów prowadziłem z przedstawicielem Ministerstwa Klimatu, gdzie niektóre pomysły nawet były, była chęć przynajmniej nie oponowania totalnego. Tutaj rząd zawsze był ten, w którym miałem zaszczyt pracować, przeciwny tym wszystkim propozycjom legislacyjnym. Zarówno nasi posłowie w Parlamencie Europejskim byli przeciwni. Ten cały Zielony Ład w ogóle narusza traktaty. Zresztą pana rząd wycofuje się teraz ze skarg do Trybunału Sprawiedliwości na Zielony Ład, a to było bardzo poważne narzędzie, by chociażby polscy rolnicy mieli, żeby Donald Tusk w negocjacjach dotyczących jakby ewentualnych zmian w Zielonym Ładzie miał argumenty w postaci skarg do Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego, bo Unia tutaj wyszła poza przyznane kompetencje, jak również inne działania. Dostałem odpowiedź, że nie, wszystko będziemy przyjmowali tak, jak nam powiedzą. I to jest taki rząd, że oni mówią, a PSL to, tamto, my nie możemy tamtego, bo koalicja, a na koniec co Bruksela napisze, to zrealizują i niestety ceny prądu, ceny ciepła będą szły w górę z miesiąca na miesiąc. Rolnicy nie będą mogli efektywnie realizować się swojej działalności, bo nie to, że z Ukrainy wjeżdża zdumpingowane zboże i inne produkty rolne, to jeszcze Unia narzuca takie koszty działalności, że ona jest nieopłacalna, a wy nie da się, nie możemy. Ale oddajemy głos Radzie, członkowi tej koalicji rządzącej, posłowi Zembaczyńskiemu. Tak, ja muszę na to zareagować po tej tyradzie pana posła, ministra. Tak, rzeczywiście to jest mój rząd i premier Tusk jest moim premierem, zresztą nie tylko moim, bo premierem Polski. Sytuacja jest bardzo prosta. To przecież wasz komisarz Wojciechowski mówił, że to ten program rolny PiSu stanie się europejską agendą. No to nie jest Zielony Ład. No, ale momencik. Program rolny z Zielonym Ładem. Ale proszę również nie mieszać pojęć. Jeżeli ta polityka miała swoją akceptację, komisarz sobie pracował, miał polityczne błogosławieństwo, to był czas, żebyście coś z tym zrobili. A za waszych czasów, oczywiście nie wypominając sobie, bo dzisiaj rolników mało to interesuje, co się działo wcześniej, ale będąc uczciwym wobec historii i całego przebiegu wydarzeń, no trzeba powiedzieć, że nie rozwiązaliście żadnych problemów, bo nawet zamknięcie granicy odcinkowe na polskim odcinku nie spowoduje, że te płody rolne nie będą trafiać inną drogą to na rynki europejskie. Drogą, dokładnie. Dobrze, tak, ale, jak my zrobiliśmy rok temu. No i tak, no i co, jakie efekty to przyniosły? Czy przyniosły, czy rozwiązało to problem? Nie, to było przyklejanie plasterka na krwawiącą ranę. Ja tak jak mówię, tylko i wyłącznie w oparciu o te kompetencje, które Tusk ma, czyli umiejętność tworzenia dialogu europejskiego, jesteśmy w stanie wspólnym wysiłkiem unijnym rozwiązać ten problem, bo tu nie wystarczy postawa Polski wymachiwanie szabelką, bo jak widać, te protesty są rozciągnięte na całą Europę. Dlatego to jest problem paneuropejski i tylko rząd, który jest proeuropejski, który umie jak gdyby zawierać porozumienia, tworzyć dialog i na końcu podpisać się pod kompromisem, wyjdzie z tego problemu. Inaczej, dobrze, ale Unia to już, wy jesteście rządem od 3 miesięcy, niespełna nawet 3 miesięcy, ale 2,5 miesiąca, ale Unia Europejska to zmaga się z tym problemem, jeżeli chodzi o ukraińskie produkty rolne, no już od miesięcy kilkunastu co najmniej. Więc to nie jest tak, że teraz chyba zauważyli, że coś złego się dzieje, tylko gdyby jakieś rozwiązania były sensowne na stole, to chyba mogły być już przyjęte. Tak, mówimy o perspektywie 3-miesięcznej versus perspektywa od czasu wybuchu tej pełnoskalowej wojny, czyli znacznie dłuższej perspektywie i jednocześnie z posiadaniem bezpośredniego wpływu na decyzje unijne i polityki rolne w osobie komisarza Wojciechowskiego, więc no trudno dzisiaj mówić, że jest się bez winy. Ja uważam, że to jest nasz wspólny interes, żebyśmy przede wszystkim dali oddech rolnictwu, ale zapewnili możliwość Ukrainie przetrwania tego najgorszego historycznego momentu, bo oni tam przelewają za nas krew i każdy powinien o tym pamiętać. To panowie teraz trochę o Pegasusie porozmawiajmy, bo ruszyły na dobre już w zasadzie prace Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Czy to jest temat, czy to jest sprawa, która zatopi Prawo i Sprawiedliwość? Jest taka obawa? Pytanie do ministra Kalety. Wątpię z tego powodu, że wszystkie działania służb, jestem przekonany, były realizowane na podstawie, w granicach prawa i cała ta sprawa z Pegasusem odbywana z pewną tajemniczością, no bo służby w ten sposób działają. Tak naprawdę, jeśli spojrzeć na konkrety, niczego nadzwyczajnego nie zawiera, ponieważ każda kontrola operacyjna musi być realizowana za zgodą sądu i to sąd, rozpatrując wnioski, określa, jakie dane mogą służby zabezpieczać w toku kontroli operacyjnej, jak również to sądy wskazują, czy konkretne osoby powinny być objęte kontrolą operacyjną, jak również zwalczanie przestępczości mieści się w kompetencjach, zadaniach Funduszu Sprawiedliwości, zwalczanie przestępczości, przeciwdziałania przestępczości, a kontrola operacyjna, narzędzia kontroli operacyjnej właśnie temu służą. Ale ja rozumiem, że aktualna koalicja rządowa ma bardzo duży problem z prokuraturą i ze służbami z tego powodu, że
zwłaszcza wielu kolegów Donalda Tuska, można powiedzieć, nadziało się na działania prokuratury. Mierzy się aktualnie z różnego rodzaju zarzutami, w szczególności korupcyjnymi. I widzimy takie działania, że próbuje się zdezawuować same służby. W pierwszej kolejności wskazując, że być może nielegalnie działały, więc jeśli kogoś przyłapano na łapówce, no to nielegalnie ten dowód pozyskano, więc później przed sądem taka pomoc dla kolegi, koło ratunkowe, żeby sąd go uniewinnił. Sprawa Sawicki jest doskonałym tego historycznym przykładem. A w dalszej kolejności należy wskazać, że te działania pana ministra Bodnara jako prokuratora generalnego, że on na jakiś list autorytetów salonowych odpowiada, że będzie analizował śledztwa Grodzkiego, gdzie kilkadziesiąt osób wedle komunikatów prokuratury zeznało, że oczekiwał łapówek. Do dzisiaj wniosek o uchylenie jego immunitetu nie został rozpoznany. I właśnie, panie redaktorze, chodzi o to, żeby to jest takie sygnały, że tu jest coś nielegalnego, jakiś przekazus, tu weryfikacja śledztw siłowe, przyjmowanie prokuratury. To jest taki sygnał, to jest moja ocena, opinia, że Donald Tusk z Bodnarem wysyłają sygnał, spokojnie chłopaki, teraz można się już bawić. Ja powiem tak, doskonale mój przedmówca recytuje, ale niestety recytuje bajki. Punktem wyjścia jest to, że żaden sędzia, który wydawał zgodę na zastosowanie kontroli operacyjnej, nie miał świadomości, że używana będzie cyberbroń. Cyberbroń, której istotą działania jest to, bo to był ściśle tajny program. Czy widział pan wnioski do sądu? Zaraz pan się dowie. Czy widział pan wnioski? Nie starczyło 8 lat panu. Panu i panu kolegom, którzy odpowiadali za praworządność, a właściwie za jej brak w Polsce, żeby dostosować prawodawstwo do użycia cyberbroni. Bo istotą tej cyberbroni nie było tylko to, że ona za zgodą sądu wykrawała kawałek prywatności, czyjejś prywatności z telefonu w określonym przez sąd czasie. Istotą tej cyberbroni... Sięganie do historii po prostu. Tak jest, sięganie do historii i w tej historii próba złowienia przestępstw metodą trałowania. Czyli to, co już widzimy z tych przecieków, do których oczywiście możemy się tutaj w ramach spekulacji odnieść, a będziemy rozmawiać na konkretach, kiedy komisja dostanie dokumenty, to jest, że czasami w wypadku szczególnie tych politycznych ofiar Pegasusa, to wyglądało w ten sposób, że służby zdecydowały się założyć technikę operacyjną, bo być może coś na tę osobę znajdą. I to jest skandal, to jest nadużycie uprawnień. Ale to sąd decydował, niech pan nie próbuje sobie tutaj sądem wycierać, nie powiem czego. Ale panie Boże, ale ten sąd jednak jest po drodze. Oczywiście, tylko pytanie jest fundamentalne. Czy w polskim porządku prawnym jest dopuszczalne stosowanie technik operacyjnych, które polegają na trałowaniu przeszłości? Czy jest możliwe stosowanie między innymi Brejzie? Komu? Czy jest możliwość, co zostało stwierdzone przez niezależne laboratorium, 80 tysięcy wiadomości, w tym również kompromaty mogły tam się znaleźć. I teraz to, co jest istotne, nielegalność tego systemu również polega na tym, że to oprogramowanie jest zdolne do tego, żeby nie tylko kraść waszą prywatność z telefonu, ale również, żeby wgrywać odpowiednie pakiety danych. Stąd teraz każdy jeden przeciętny zbój, który, mówiąc językiem służb, był robiony Pegasusem, może stanąć i powiedzieć w Wysoki Sądzie. Ale to nie moje. Skąd ja wiem, że mi to służby nie wgrały? Ale panie redaktorze, na korupcji mogą być złapane? Spokojnie. I dlatego wszelkiego rodzaju nowum w instrumentarium służb specjalnych musi znaleźć odzwierciedlenie w przepisach, a niestety wprowadziliście Sejm w błąd, nawet najprawdopodobniej Komisja do Spraw Służb nie miała pojęcia. Finansując zakup. To pytanie do Wiśniaka, ale ty panie, ale faktycznie, jeżeli chodzi o Pegasusa, no to jest absolutnie inny poziom, jeżeli chodzi o kontrolę operacyjną. To jest wniesienie kontroli operacyjnej na inny poziom i nigdzie w przepisach żadnych nie jest to ujęte. To chyba normalne. To jednak nie jest, że państwo posiada takie narzędzia, które można wobec każdego z nas chociażby wykorzystać. I prawie nie ma o tym wzmianki. Nasze przepisy są dostosowane do stosowania takiej kontroli operacyjnej. Być może pan poseł, pan redaktor nie są tego świadomi, ponieważ... Ale Lemie pisał, przewidział po prostu... Panie redaktorze, rozwój stanowią technologii nowoczesnych zabezpieczania danych elektronicznych z urządzenia końcowego. Ale nie danych historycznych. Telefon jest urządzeniem... A z którego roku pochodzą te przepisy? One kilka lat obowiązują. Na pewno dane elektroniczne, możliwość gromadzenia danych elektronicznych przez służby. To były smartfony już powszechne. Panie redaktorze, o czym ma premierę nowy model telefonu? Mogę coś powiedzieć? Ale wtedy węża można było pograć na telefonie. Panie redaktorze, właśnie chcę panu wyjaśnić istotę.
nie ma znaczenia to, czy wyjdzie nowy system operacyjny, czy nowe narzędzie, nowe oprogramowanie, które pozwala przejmować dane z urządzenia elektronicznego. Ma znaczenie to, czy przepisy pozwalają na zabezpieczenie danych z urządzenia końcowego, dane elektroniczne. I przepisy na to pozwalają. I pan poseł będzie mógł, jako członek komisji, ustalić poprzez zajrzenie do wniosków, które kierowały służby do sądów, czy we swoich wnioskach wskazywały, że w toku takiej kontroli operacyjnej wobec konkretnego człowieka służby te wskazują, że będą zabezpieczały dane elektroniczne z jego urządzenia końcowego, do którego jest przypisany dany numer telefonu. Tak to wygląda, jeśli chodzi o teorię. I będziemy wtedy wiedzieli, panie redaktorze, te historie pod tytułem, że coś jest wygrywane do telefonu, że polityk jest jakąś świętą krową jakaś cyberbroń, to panie redaktorze, to są bajki z mchu i paproci, które służą temu, żeby właśnie w pierwszej kolejności kilku kolegów przed sądami, tak jak Sawicka skończyło, ale czyli wtedy nie było Pegasusa. Uniewinnieni, mimo że na przykład są dowody na korupcję. Ja muszę zareagować. Z drugiej strony, na kanwie kosztów takiej operacji, żeby setki przestępców z tego skorzystało. Niestety tak to wygląda. Panie proszę, pytanie jeszcze dodatkowe pozwolę sobie zadać. Jeżeli chodzi o sędziów i są te przepisy o urządzeniu końcowym, sędzia wie już, że technologia poszła mocno do przodu. Wie, jak wygląda prawo, wie, czym jest urządzenie końcowe, wie, że to nie jest już na kablu telefon wiszący w przedpokoju w mieszkaniu, tylko wie, że to jest smartfon z masą informacji. I sędzia, tak jak robił to wcześniej, stawiał ten ptaszek, akceptował prośbę służb, wniosek służb po kontrolę operacyjną, tak samo robi to teraz, wiedząc, jak zmieniło się to urządzenie końcowe. To może to sędziowie są jacyś, nie wiem, nierozgarnięci, tak najdelikatniej mówiąc, panie pośle. Oczywiście postęp technologiczny i jeszcze szczególny walor tej sprawy, niepokojący w stosunku do nas wszystkich. To chodzi o korzystanie, żerowanie na pewnym naszej słabości ludzkiej, na uzależnieniu od tych urządzeń, sprawił, że Pegasus stał się tak perfekcyjną cyberbronią. I co istotne, ta cyberbroń jako oprogramowanie była przystosowana wyłącznie do ataku telefonów, czyli zaprogramowana na dwa systemy operacyjne, te wiodące, jeżeli chodzi o rynek smartfonów. Więc te wszystkie dane, gdyby były w wiedzy sądu, albo wniosek byłby szczegółowo opisany w zakresie zastosowania technologii, które wykraczają swoim spektrum rażenia i oddziaływania, między innymi poprzez możliwość włączania nagrywania, poprzez możliwość włączania aparatu, poprzez możliwość również wgrywania danych, bo samo zainfekowanie urządzenia wymagało przesłania na jego płytę główną, do jego oprogramowania pakietu danych i to jest niepokojące. Dlatego to narzędzie zostało stworzone do walki głównie z terroryzmem, a nie z opozycją polityczną czy dziennikarzami. I tylko 3 rządy zostały pozbawione przez NSO prawa do korzystania z Pegasusa. Czyli producentów. Tak jest, przez producenta. Byli to Hiszpanie za to, że inwigilowali rząd Katalonii. Orban, który swój reżim trzymał między innymi na tym, że inwigilował bezpośrednio dziennikarzy i opozycjonistów i rząd Kaczyńskiego. Panie pośle, nie ma czego bronić. Ja bym chciał zobaczyć pana minę, jak się okaże, że tam jest pana numer. Ja nie wiem, czy ja będę zwolniony z tajemnicy, żeby panu o tym powiedzieć. Jak będę, na pewno to zrobię. Natomiast niech pan sobie wyobrazi. Na Signalu dyskretnie. Signal, czy każda inna aplikacja dla Pegasusa to pikuś. Niech pan sobie wyobrazi, no bardzo, że ten redaktorze. Telefon gromadził pana intymne dane. To proszę zobaczyć. I teraz proszę zobaczyć. Załóżmy, że wobec Nowaka stosowali, wobec mnie stosowali. I proszę bardzo. Nowak z korupcją, Kaleta siedzi w studio. No dobra, i teraz ja już powiem, dlaczego to jest łamanie prawa. Więc panie redaktorze, nie, bo to pan próbuje takie... Czysty jak taki figura retoryczna zastraszania innych osób wskazywać, no nie, no, że się pan nie boi. Przede wszystkim w tej sprawie liczy się prawo i jeśli przykładowo policja występuje do prokuratora z zarzutami, prokurator nakazuje kogoś zatrzymać, to nie pisze w poleceniu zatrzymania, proszę podjechać samochodem marki XY, zastosować urządzenia firmy Z, tylko mówi, jakie czynności mają być wykonane. I tak samo w przypadku kontroli operacyjnej. Sąd interesuje to, jakie dane, jaki rodzaj kontroli jest przeprowadzone. Krótko mówiąc, co służby o danej osobie się dowiedzą i z czego się dowiedzą. I te wnioski powinny to mieć, panie redaktorze. No. Panie redaktorze, panie pośle, te wnioski powinny to mieć. Dobra. I jeśli okaże się, panie pośle, że służby kierowały wnioski do sądów i nie informowały, że będą pozyskiwały dane z urządzeń końcowych, nie informowały, że będą pobierały dane, a z drugiej strony sądy to akceptowały, to błędy popełniły służby,
ale finalnie również sędziowie. A z tego, co mi, panie pośle, wiadomo, to dobra, wasze gwiazdy, gwiazdy z justicji to podpisywały. Proszę pana, moje gwiazdy, okaże się, to jest może, ich 8. Że ten Pegasus, który miał być taką bronią przeciwko PiS-owi, dobra, to będzie, oręż przeciwko waszym sędziom. Po brzydkich słów to używać? No, ja wiem, że te gwiazdy... Jakiś czas temu Marka Suskiego w tym studiu strofowałem, jak brzydkich słów pod adresem premiera używał, no a teraz pan mówi o gwiazdkach. Słynnego pojazdu. No wiem, miał te gwiazdy. Ale powiem panu, dlaczego tutaj macie gigantyczny kłopot, bo nawet jeżeli by się okazało, że pan był tym Pegasusem robiony, jest pan krystaliczny. Życzę panu tego, żeby pan był krystaliczny, nie tego, żeby był robiony. I te dane zgromadzone nie wiodły służb do postawienia pana w stan oskarżenia, to powinien być ten materiał protokolalnie zniszczony. To znaczy, on musi być zniszczony. A teraz ten materiał został wyeksportowany do NSO, czyli do Izraela, czyli podany na tacę obcemu wywiadowi, nie został zniszczony. Nie mamy gwarancji, że został zniszczony. Poza tym nie wiadomo, czy Izrael tym handlował, czy tam kod źródłowy w tym Pegasusie był chiński, czy nie chiński. Nie wiadomo, gdzie te dane krążą i kiedy do pana wrócą. Pytanie do pana ministra. No to są chyba ciekawe argumenty. Panie, rzeczywiście tak zwana retencja danych jest bardzo ciekawą kwestią, natomiast pragnę wskazać, że ponad 100 krajów korzysta z tych rozwiązań oferowanych w takim trybie. Zatem wydaje mi się, że o ile można sobie tak, nie ma przepisów w naszym kraju, które regulują, jakie dane na jakich serwerach muszą przebywać, generalnie takich całościowych regulacji. Niemniej, jeśli dana usługa jest wykorzystywana przez służby ponad 100 krajów, w tym w większości naszych sojuszników, miażdżącej większość naszych sojuszników w takim trybie, to wydaje mi się, że tutaj takie pozostawanie świętsze od papieża niekoniecznie jest dobrą drogą, a być może jest taką zasłoną dymną właśnie przed tym, żeby tych kilku kolegów jakoś w przyszłości ochronić. Jeszcze teraz zastanówmy się nad jednym. Co my wiemy tak naprawdę, jeżeli chodzi o skalę wykorzystywania tego narzędzia? To chyba lepsze słowo niż urządzenia, prawda? Tak, dzisiaj muszę niestety państwa rozczarować. Wszystkie informacje, które są w przestrzeni publicznej, są tylko takimi kroplami informacji, są tylko i wyłącznie jakąś zajawką, jakąś projekcją. Wyłącznie komisja śledcza, która zgromadzi wszystkie wytworzone dokumenty w państwie na ten temat, jest w stanie pokazać prawdę o tej aferze. Faktów tu nie ma. Wracamy się na poziomie jakichś domysłów, spekulacji, plotek, tak? Po pierwsze, to są wstępne ustalenia, domniemania plus prace badawcze, na przykład Citizen Lab, bądź innych gremiów, w tym dziennikarskich, które dążyły do tego, żeby aferę Pegasusa nagłośnić. Ale konkretne liczby będą w dokumentach źródłowych, które my jako komisja śledcza pozyskamy i na podstawie tych dokumentów będziemy podejmować decyzje, w jaki sposób je ujawnić, zachowując bezpieczeństwo i interes państwa. I jeszcze jak gdyby takie zdanie, które może będzie klamrą całej mojej wypowiedzi na temat Pegasusa. Ja uważam, że państwo polskie ma prawo posiadać taki program. Ma prawo, tylko trzeba przygotować po to. Nowy rząd może posiadać Pegasusa? Nowe służby? Ma prawo posiadać, ale żeby posiadać taki program, żeby posiadać taką cyberbroń, trzeba przygotować ustawodawstwo po to. Trzeba zmienić kontrolę sądową na tą świadomą z nieświadomej i trzeba wprowadzić jeszcze jedno rozwiązanie, czyli to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. Jeżeli ktokolwiek z nas byłby ofiarą Pegasusa czy innego oprogramowania szpiegującego i nie postawiony by został w stan oskarżenia, to powinien z urzędu się o tym od państwa dowiedzieć po to, żeby to był efekt mrożący dla funkcjonariuszy wszystkich trzyliterowych służb, żeby przypadkiem ich znowu nie poniosło, tak jak poniosło CBA w sprawie realizacji zamówień politycznych i rozpracowania rodziny Brejzów chociażby. Panie proszę, służby pod rządami nowej koalicji obywatelskiej trzeciej drogi lewicy powinny Pegasusa posiadać? Powinny takim narzędziem dysponować? Kiedy skończymy pracę komisji śledczej i naświetlimy braki systemowe w kontroli służb, kiedy pokażemy, jak trzeba zmienić metodologię pracy sądu w zakresie udzielania zgód i kiedy pokażemy również ustawę, która już powstała zresztą w zeszłej kadencji w zakresie tego, aby osoby się dowiadywały, że były przedmiotem inwigilacji post factum, jeżeli nie postawiono im zarzutów, to wtedy będziemy mogli, przygotowawszy całe te instrumentarium, dostosować nasze prawo do nowoczesnych technologii. Okay. I w tym momencie można powiedzieć tak, tylko odpowiedzialni ludzie muszą się tym zajmować, a nie faceci, którzy po prostu z gumowym uchem na przewodzie chcieli trzymać. Sumując, no, służby pod nowymi rządami powinny mieć Pegasusa, jeżeli legislacja się pod to przygotuje, tak? Tak jest. Pod odpowiednią kontrolą powinny mieć prawo do korzystania z cyberbroni po to, żeby chronić nas przed przestępczością, przed terroryzmem i przed agenturą, szczególnie tą ruską.
Czyli kolejny raz. No. Jak służby w czasach rządu Zjednoczonej Prawicy wykonują swoje zadania, to jest to cyberbroń, niebezpieczeństwo. A kontrola sądu, panie pośle, kontrola sądu. Ale kiedy rządzi jaśnie oświecona koalicja Tuska z 13 grudnia, to oczywiście państwo silne potrzebuje takich narzędzi i instrumentów. Ja, panie pośle, oczywiście z ciekawością przyjmuję pana deklarację o zmianie prawa w Polsce, natomiast ocena działalności służb pod aktualnie obowiązującym prawem jest jasna, że takie możliwości już istnieją, żeby stosowano takie narzędzia, ale oczywiście życzę komisji, żeby ustaliła, czy w każdej sprawie był wniosek do sądu i pan powiedział dużo o świadomości. Panie redaktorze, szanowni państwo, każdy sędzia rozpatrując taki wniosek doskonale wiedział, co jest we wniosku, nie, o co służby wnioskują. Nieprawda. I będziecie mogli to zweryfikować, czy ci wasi sędziowie... Ale niech pan tak nie mówi, ja nie mam swoich sędziów. To, że pan ma swoich, to nie znaczy, że ja ich posiadam. Czy ci sędziowie z justicji, którzy tak wam kibicują w przywracaniu praworządności, żeby się nie okazało, że to oni ją burzyli, bo się na tego Pegasusa zgadzali. Ciekawy argument dzisiaj usłyszałem w Radiu Tok FM. Pani minister Joanna Kluzik-Rostkowska w rozmowie z redaktorem Wróblem, jeżeli dobrze pamiętam, mówiła, że jeżeli chodzi o sędziów, to różnica jest taka. Zgoda oznaczała, że sędzia musi po prostu napisać tak albo postawić ptaszek. Niezgoda, panie redaktorze, nieprawda. Tłumaczeniem tego, pisaniem uzasadnienia i sędziowie z lenistwa po prostu klepali te zgody, bo musieli pisać uzasadnienie. Ja w takim razie, panie redaktorze, trzeba wyjaśnić. Panie pośle, akurat tutaj jest jasno, jeśli sędzia widział, że w szczególności jeśli mowa o osobie publicznej, że jest wniosek dotyczący osoby publicznej i służby muszą najpierw pokazać, co robiły, co wiedzą i czego brakuje ewentualnie, żeby tutaj spiąć materiał dowodowe, dlatego muszą pójść dalej z kontrolą operacyjną i właśnie zajrzeć do telefonu. Pan widział takie wnioski? Nie widziałem takich wniosków, ale czytałem o przepisy i przepisy, różne artykuły, które opowiadały o tych ulicach. I sędzia, to trzeba wyjaśnić. I sędzia, dostając taką sprawę, patrzy sobie, co te chłopaki ze służb znowu kombinują. Mówi, a co, jestem niepewny, odmawiam. Służby to mogą zażalić i wydaje mi się, że odpowiedzialny sędzia, a na pewno takimi są sędzia Tuleja i Gonciarek, z pewnością, kiedy służby przynosiły wnioski, mieli znaki zapytania, widać, które próbowali weryfikować. Od jednego wiceszefa CBA słyszałem, że on często chodził do sądów tłumaczyć w razie wątpliwości. O tym chciałem powiedzieć. Był wzywany i chodził. O tym chciałem właśnie powiedzieć, że system niestety jest niejaki Maciej Wąsik. Jest tak czas temu, że tak się działo paręnaście lat temu, że często był wzywany po prostu. Niestety system w Polsce jest tak zorganizowany do dnia dzisiejszego, że te wszystkie wnioski trafiają do Sądu Okręgowego w Warszawie ze wszystkich służb. I tam jest kancelaria tajna, w której stosy akt i sędziowie zamknięci wśród tych stosów akt. Kancelarii? Tak, byłem w kancelarii tajnej Brzmana Bowana. Z tego sądu, tak? Nie, w innej kancelarii, ale myślę, że tylko taki... powiedzmy naszym widzom, że rocznie to jest około 4-5 tysięcy. Tak, sędzia wchodzi tam do środka, odcięty zupełnie od środowiska, w którym mógłby weryfikować na przykład tą kwestię albo sprawdzić cokolwiek, zrobić fakt checking odnośnie danego wniosku i musi podjąć decyzję tak albo nie. Trzeba zmienić ten system pracy, bo to nie może być tak, że to nie można z internetu tam korzystać na przykład? Nie. Taka kancelaria tajna. Ja w takiej kancelarii spędziłem długie miesiące tajnej, pracując przy aferze. Ale to może zostawić ten dokument, zanotować coś sobie, jakie informacji potrzebuje, wyjść, sprawdzić i wrócić. Nie można. Nie może pan z niczym wejść do kancelarii tajnej, ani z niczym wyjść. Może pan prowadzić notatkę sobie w kancelarii tajnej, która w tej kancelarii zostanie razem z tymi aktami. Okay. Nie ma możliwości wynoszenia, więc sędzia musi sporządzić odpowiedź pisemną, żeby... panie redaktorze. Sędzia odręcznie nie pisze postanowienia. Jedna bardzo istotna rzecz. Sporządza nie je może na komputerze. Być tak, że to służby je właściwie narzucały sądom. Skąd pan to wie? To jest pana teza. Nie, bo to jest bardzo proste. Zasypując wnioskami, źle umotywowanymi. A skąd pan wie, ile było wniosków, jak było umotywowane? Gdyby te wnioski były dobrze umotywowane, to dzisiaj byłyby akty oskarżenia. Ale ja nie widzę aktów oskarżenia wśród ofiar politycznych Pegasusa. Za ale to halo, widzę byłego ministra. Brejza, wniosek o uchylenie immunitetu poszedł. Nowak, akt oskarżenia. Karpiński, wysłaliście do Brukseli. Ja nie wiem, czy wobec nich był stosowany, ale tak spekulują media. Jedno proste
pytanie. Ja mam proste pytanie. Dobrze. Czy, jakoś chyba to działa. No. Dobra, ale wie pan co, pan był w tym rządzie, to pan będzie może miał tą wiedzę. No niech pan zobaczy. Skoro ten Pegasus był tak sprawiedliwie przez was stosowany, nie tylko w stosunku do opozycji, to dlaczego ja przez wasze 8 lat rządów nie kojarzę jednej sprawy, gdzie by ktokolwiek z waszego środowiska politycznego za cokolwiek odpowiedział? Przecież ja nie jestem w stanie dzisiaj nawet podać setek zawiadomień do prokuratury, afer, które odkryliśmy. Gdzie są w ogóle działania państwa w tej sprawie? Nie było, bo ten Pegasus służył do tego, żeby robić przeciwników politycznych, jak pan by żebyście mieli świetną zabawkę, ale niech mi pan da jedno zdanie. Tak, ja postawię kratkę. To była świetna zabawka facetów, którzy bawili się w podsłuchujących, którzy bawili się w głuchy telefon, których być może w jakimś sensie nawet podniecało to, co zbierają z tych prywatnych urządzeń i na końcu tego wszystkiego znaleźli się w miejscu, w którym oglądali świat mniej więcej z perspektywy dwóch krzyżujących się drutów i dzisiaj nie jest pan w stanie tego bronić, ale na szczęście my to wszystko w komisji śledczej wyjaśnimy. Pan w tej komisji jest i pan już powinien wiedzieć mniej więcej, gdzie, co w trawie piszczy. Pan rzuca hipotezy bez pokrycia, sam pan wie. Co pan wie? No, to pan nie wie, czy sądy były informowane. Znamy procedury. Nie było spraw. Panie, pan tylko zapytał jeszcze o Krzysztofa Brejzę. Czy pana to nie wzbudza wątpliwości? Jednak sprawa faktur, urząd w Inowrocławiu, nie wydaje się to jedna z największych spraw przestępczych, jeżeli chodzi o Polskę w ostatnich latach, no w pierwszej setce też by się pewnie nie znalazła. No jednocześnie poseł opozycji, ówczesnej szef kampanii i wobec niego co sądy Pegasus. Jakaś lampka żeby alarmowa się postępowanie było prowadzone zanim pan Brejza objął zadania polityczne w kampanii. Okay. To jest jasne. No ale już tak, polityczne jako natomiast pełnił funkcję. Ja nie znam sprawy w szczegółach procesowych. Okay, natomiast pytam, czy jakaś lampka kontrolna. Z dostępnych informacji wynika, że prowadząc śledztwo od wątku do wątku, jego osoba się pojawiła według prokuratury jako osoba, która kierowała całą tą prokurator grupą. Podał się do dymisji, nie był w stanie postawić zarzutów. Panie, przecież w tej sprawie są akty oskarżenia. Ale wniosek, gdzie są te akty? No, na jakim etapie są wyroki, ale akt oskarżenia zostały skierowane. Ale tak? Jak już tak intuicyjnie pan nie czuje, że coś jest nie tak, jeżeli chodzi o demokratyczne państwo, polityk opozycji, taka sprawa, no nie jakaś naprawdę błaha. Nie wiadomo jakiego kalibru, chodzi o prowadzenie, prawda? Pieniędzy z urzędu. No tak, ale zatem działaczka PiS. Oczywiście, że on sam te pieniądze wyprowadzał, tak? No. Panie, wystarczy naprawdę wniosek o uchylenie immunitetu pana i komunikaty prokuratorstwa na pana Brejzy. Prokuratura wskazuje, że popełniono przestępstwa. Jeśli wobec pana Brejzy prokuratura, sąd, służby zdecydowały się wnioskować o kontrolę operacyjną, to sądy oceniły, czy skala podejrzeń wystarcza na stosowanie takich metod. I to sądy w takim obszarze. Natomiast dla mnie zadziwia mnie to, że pan poseł nie pamięta sprawy, bo oczywiście śledząc strony prokuratury... To krótko już, panowie, bo mam czas, jeszcze jeden temat chciałbym sprawa w prokuratury, gdzie stawia zarzuty osobom związanym z Prawem i Sprawiedliwością, z Zjednoczoną Prawicą, za różne błędy, które te osoby popełniły. No dobra. Natomiast afera wizowa, którą wy tak szafowaliście w kampanii wyborczej. Ale o Pegasusie sprawa, rozmawiamy. To jest, ale pan mówi, że nie było spraw, które były afer jakieś. Ja nie wiem, czy w tej sprawie stosowano Pegasusa, ale wiem, że rok temu zatrzymano osoby, prokuratura prowadziła śledztwo i wy z tego zrobiliście wielką aferę w sytuacji, gdy dowiedzieliście się o niej dzięki działaniom służb. Nie, ale momencie. Zobaczymy jeszcze pracę komisji śledczej. Będziemy śledzić. Panie, może to krótko jeszcze, bo o tych ustalanych posłach. Muszę powiedzieć. Ta sprawa w sprawie inowrocławskiej była takim bzdur z fałszywego zawiadomienia działaczki PiS-u, która kradła te pieniądze, jest dzisiaj w stanie oskarżenia. Krzysztof Brejza nie ma żadnych zarzutów w tej sprawie, ani jego rodzina. Pegasus był wtedy użyty tylko po to, żeby go skompromitować na podstawie fałszywych oskarżeń i dane ukradzione z telefonu Krzysztofa Brejzy były pasem transmisyjnym wysyłane do rządowej telewizji i ten właśnie triumvirat, polityczna Nowogrodzka jako głowa tej całej hydry, potem służby specjalne i TVP stanowi zorganizowaną
zorganizowaną grupę przestępczą w moim mniemaniu właśnie takie panie, to znamiona nosi. Panie pośle, i teraz, co istotne jeszcze, a po to, że się akt oskarżenia w sprawie afery fakturowej w inowrocławskim ratuszu no, już w sądzie na ławie oskarżonych. Ale pan czyta 17 z 2 lutego. Rok temu akt oskarżenia poszedł, to pan mówi, że pan sprawy czyta... nie ma. No jest sprawa. Ale 17 zeszłego... osób na ławie oskarżonych. Ale tam jest data 2023 na tym artykule. Rok pan temu. Jest nieaktualny. No od tego czasu już znaczy, nie zmieniło. Nie, może pan wie, bo nie widziałem, czy to wydarzyło w sprawie Piotra W., byłego wiceministra, bo po to prawdopodobnie, według mnie... Pozdrowił się na ujawnienie nazwiska. Tak, pana Wawrzyka, po to według mnie został zatrzymany przez prokuraturę, czy ewentualnie postawione zostały mu zarzuty, żeby mógł na komisji śledczej odmówić składania zeznań. Bo osoby, które są pod presją zarzutów, mogą odmówić zarzutów karnych składania zeznań. I myślę, że mógł to być taki myk, być może po to, żeby jeszcze zamknąć mu usta. Panowie, to krótko jeszcze jedną sprawą się zajmiemy. Dzisiaj marszałek Sejmu poinformował o tym, że 7 posłów Prawa i Sprawiedliwości będzie ukaranych finansowo. 12 tysięcy złotych mają, czyli diety z 3 miesięcy, tyle mają zapłacić, czy nie dostać z sejmowej kasy za te przepychanki ze Strażą Marszałkowską sprzed 2 tygodni, tak? Kiedy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik chcieli wejść do Sejmu przez Straż Marszałkowską i zostali wpuszczeni. Edward Siarka, Jan Dziedziczak, Ryszard Bogucki, Małgorzata Gosiewska, Jerzy Polaczek, Katarzyna Sójka, Antoni Macierewicz. Widzę pana posła Sebastiana Kalety nie ma na tej liście. Zresztą wtedy też pana nie widziałem chyba, prawda? Uczestniczył pan w tych wydarzeniach, czy nie? Nie byłem wówczas na miejscu, natomiast pani poseł Sójka dementuje oskarżenia pana marszałka, że miała podduszać strażników, kobieta podduszająca strażników, tak? Natomiast sprawa jest jasna. Pan marszałek Hołownia, wydając również polecenia Straży Marszałkowskiej, narusza prawo, ponieważ uniemożliwia wykonywania mandatów poselskich posłom Kamińskiemu i Wąsikowi. Ani poseł Kamiński i towarzyszący jemu posłowie, ani poseł Wąsik nie atakowali żadnych strażników Straży Marszałkowskiej. To, no, Straż, próbowali, to, Straż, Marszał, to Straż Marszałkowska wykonywała bezprawne polecenia. Nie sposób mieć pretensje do Straży Marszałkowskiej, bo jednak podlega marszałkowi. Niemniej ferowanie w takiej sprawie przez Hołownię takimi karami pokazuje, że jest zdesperowany, ponieważ próbuje siłowo wymusić, pod but wziąć opozycję karami finansowymi, szantażem finansowym konkretnych posłów. I mamy do czynienia aktualnie w Polsce z taką sytuacją, że jest, rządzi siła, a skoro rządzi siła, trzeba tę siłę pokazywać. I Hołownia próbuje pokazywać tę siłę tak jak pokazuje, pokazuje to Bodnar, wchodząc do prokuratury. Prawo się nie liczy, liczy się tylko wola polityczna. Pytanie do pana posła Zymaczyńskiego, w takim razie rządy siły czy rządy prawa? Uciszyć opozycję. Jestem pod wrażeniem, naprawdę. No, poseł Kaleta tworzy rzeczywistość bardziej pokrętną od Picassa, naprawdę. No to jest po prostu jakaś abstrakcja, co pan tutaj rysuje. Jak ja słyszę, że marszałek Hołownia bierze kogoś pod buta. Ja, proszę pana, byłem w tym momencie po drugiej stronie tej szyby i oglądałem ten żenujący freak fight z uderzeniem, tym ciosem Antoniego Macierewicza w słynnej rękawiczce wymierzoną w szczękę Kamińskiego. Proszę pana. Ale to chyba nie za to. Ale no nie, ale tam była używana przemoc. To znaczy dla mnie funkcjonariusz tej czy innej służby przypadek chyba, jest świętością. No ale to jest osoba skłonna do agresji. Mówmy się. I teraz są funkcjonariuszami. I też inni funkcjonariusze nie mogą uniemożliwiać wykonywania pracy. Ja dajmy powiedzieć panu posłowi. No właśnie. Dostali polecenia uniemożliwienia pracy innym funkcjonariuszom. 1670, ja panu nie przerywałem, ale wierzę, że pan też serial oglądał i wie, o czym mówię. Niech pan chwileczkę wytrzyma. To znaczy, umówmy się, jeżeli dochodzi do próby natarcia na Sejm i przypomina to jeszcze taką no naprawdę galę freak fightów, gdzie dochodzi do obscenicznych przepychanek z użyciem siły wobec funkcjonariuszy, z takim rozklejeniem pani poseł Gosiewskiej na przedniej szybie drzwi wejściowych do Sejmu. Ja stoję od środka na to, patrzę, mówię, nie, no niemożliwe, to nie jest polski Sejm. I jeszcze dostają oczywiście zasłużoną w pełni karę finansową za to. Ja tylko wspomnę, że jak my byliśmy opozycją, to ja również dostawałem kary finansowe. A na przykład moja koleżanka Kamila, to jest ważne, trzeba to wyjaśnić, bo z tego, co mi wiadomo, to posłowi nie można odebrać diety, tylko kara jest w zakresie uposażenia. Mhm. I pamiętam jeszcze, to było po tej obniżce, jak Brejza ujawnił aferę Beaty Szydło, tych podwójnych pensji. Mhm. I wtedy premier, czy przepraszam, prezes Kaczyński obniżył nam wszystkim wynagrodzenia. I jeszcze... To jest Sejm obniżył. Tak, i jeszcze
sprawy. No, ale to oczywiście, no, no to tak, prezes no, Polski zdecydował. Idea prezesa, to prawda. Sejm obniżył, to był taki moment, macie swojego prezesa Polski, że ja przez kilka miesięcy też dostawałem jakieś tam obniżone wynagrodzenie. Aha. Nie do końca jestem w stanie sobie przypomnieć, o co tam chodziło, ale jakieś kary rzeczywiście tam się pojawiały. Natomiast Kamila Gasiuk-Pihowicz za to, kiedy powiedziała do Anny Paluch, oddaj mieszkanie, to jest ta posłanka z Podhala, która tam płaciła drobne jakieś 100-parędziesiąt złotych z tego, co krążyło w mediach, za czynsz mieszkania, została jeszcze przez Elżbietę Witek ukarana tą samą karą za to, że powiedziała oddaj mieszkanie do posłanki, która z minimalnym symbolicznym czynszem je zamieszkiwała, a pan się oburza, że pana koledzy po prostu z pięściami wylatują na Straż Marszałkowską, w której również... Ale pan tak teraz mówi murem za polskim mundurem, z najwyższym szacunkiem, a jak się odnosili wasi politycy do policji na przykład? Oni tak mówili murem. Ale pan nie pamięta takich sytuacji, jak policjantów, uczestnicy organizowanych przez was protestów leżyli. To było naprawdę bohaterowie z waszej bajki w stylu niejakiej babci Kasi na przykład. Babcie Kasię uwielbiam. A teraz będzie Bodnar będzie ją przywracał i szacunek. Tak, ja babcia Kasia naprawdę wielki szacunek. Życzę każdemu takiej ideowej ikry i werwy w tym wieku i walki o konstytucję, jak ona to potrafiła. Oczywiście nie wszystkie jej metody mi się podobały, ale co ikoniczności tej osoby, to mi pan nie przekona, że jest inaczej. I teraz odpowiadając na to pytanie. Tak, oczywiście. Rzeczywiście, to była opowieść właśnie tutaj, tych państwa. Mm-hmm. Tych państwa tutaj z prawej strony. A tam było o tym szacunku. A potem nagle z tym mundurem się szarpali. Mm-hmm. To coś dla mnie powodowało jakiś dysonans poznawczy. To znaczy dla mnie to jest nie w porządku. Dajmy dokończyć panu. Jeżeli chodzi o to, co rzeczywiście mundur polski przeżywał, szczególnie policja i inne służby za czasów rządu PiSu, to długo byśmy musieli rozmawiać i długo mówić funkcjonariuszom, obiecujemy wam, że teraz polityka nie będzie wam na ten mundur dawać cienia, tylko ten mundur będzie świecił orzełkiem w waszych lampasach, czy gdziekolwiek tam będziecie je sobie montować, po to, żebyście mogli godnie służyć ojczyźnie, a nie partii. Służyli partii, a dzisiaj służą Polsce. To jest ta różnica. Krótko, Sebastian Kaleta. Znaczy, zawsze, kiedy wy jesteście u władzy, to jest Polska, kiedy wy jesteście w opozycji, to jest pisowska Polska. Ale wy też macie z tym z tą odwrotnością, panie pośle, że murem za polskim mundurem, a potem ten polski mundur można było trochę tam murem przepychać. Zdarzenia, które pan poseł opisywał jako jakieś niemalże jakieś... No były to gorszące sceny. Jakieś bójki, że krew się lała, burdy. Krew się nie lała, ale nie powinno tak to wyglądać. Była sytuacja dynamiczna, która rzeczywiście bardzo źle się stało, że miało miejsce na terenie Sejmu, natomiast wynikała z faktu, że uniemożliwiono posłom znalezienie się w miejscu ich pracy, ich służby. Posłom. Co jest istotne, żaden z polityków Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, nie lżył funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej, nie wyzywał ich od bandytów, jak zdarzało się przedstawicielom aktualnie rządzącym, gdzie wyzywaliście wasze autorytety, babcie Kasie i innych, wyzywały. Funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej chciał Lubnauer pozbawić życia. Został wyrzucony ze służby. Ale to taka historia wyjątkowa, panie pośle, to nie związane, no było, tak. My ubolewamy, że do takiej sytuacji doszło. Niemniej jest jedna osoba winna w tej sytuacji. Jest to Szymon Hołownia, który wydaje takie polecenia Straży Marszałkowskiej. I nie można wskazywać, że my nagle straciliśmy szacunek do munduru, ponieważ funkcjonariusze zdecydowały publicznie w osobach posłów na Sejm, zdecydowali się wejść do Sejmu, żeby wykonywać swoje obowiązki. No panie pośle. Na rozkaz marszałka. Ale wie pan, że to monitoring to wyjaśnił. To, o czym powiedział marszałek Hołownia, to, co przedstawił, tą listę posłów, listę tych napaści i naruszenia nietykalności funkcjonariuszy, to wszystko wyłapał monitoring. Także pan może tworzyć swoją historię o niewiniątkach, które próbowały grzecznie zapukać do Sejmu, a zły marszałek Hołownia ich przegonił laską marszałkowską, ale nikt w to nie uwierzy, bo każdy, kto widział, co tam się działo, to nawet sam prezes powiedział, że to się wymknęło spod kontroli, nie tak miało wyglądać. Posłuchał mojej wypowiedzi. No, ale wie pan co, ja słucham pana wypowiedzi już od lat i w dalszym ciągu widzę tylko po prostu klapki na oczy, pis, pis, pis. Cała reszta jest bardzo zła. Pan i to jeszcze krótko zachował. To jest pana doktryna i pana styl życia. No. Nie zaprzeczę, nie potwierdzę. No właśnie, pan tak... Proszę nie malować... Styl życia 8 gwiazdek. To, że pan ma te 8 gwiazdek i święty Donald Tusk i 8 gwiazdek, to jest nie, pana problem, nie mój. Pan się na świętych nie powołuje, ja jestem za świeckim państwem. Na tym możemy zakończyć. Szczególnie za a osoba, na tych osoba Tuskowa, tak? Jak to powinno być? Nie, osoba... Ale nie, jak to powinno być? Osoba poselska. Prawie osoby celebrowane przez pana. Osoba Tuskowa? Pan jest osobą poselską. Ale nie, bo pan celebruje Donalda Tuska nie jako świętego, świecki święty. Osoba... No.
osoba niech celebrowana pan jest, niech przez pan posła Zembaczyńskiego. To jest skomplikowana retoryczna figura. Już dojdziemy do tego. Panowie, to jeszcze po jednym zdaniu komentarza w sprawie pani posłanki Moniki Pawłowskiej, która do Sejmu wraca kiedyś w opozycji, potem w większości rządzącej razem z Prawem i Sprawiedliwością. Teraz będzie znowu w opozycji chyba pani posłanka, bo chciała wstąpić do klubu Prawa i Sprawiedliwości, ale drzwi tego klubu są przed nią zamknięte. Sebastian Kaleta, jak ocenia postawę pani Pawłowskiej? Uważam, że z pewnością wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, którzy dali na nią głos, nie uczynią tego ponownie, z tego powodu, że pani poseł zdecydowała się objąć mandat już zajęty i ta jej deklaracja, że ona chciałaby wstąpić do Prawa i klubu Prawa i Sprawiedliwości, to jest tylko taka można powiedzieć, nawet nie zasłona. To jest wiadomym jest, że nasz klub nie uznaje, nie rekomenduje nikomu współpracy z marszałkiem Hołownią przy bezprawnych działaniach związanych z mandatami poselskimi posłów Kamińskiego oraz Wąsika. A pani Pawłowska w Sejmie bardzo chciała być, bardzo jej zależało, żeby być blisko władzy, kiedy my rządziliśmy. Teraz prawdopodobnie zależy jej, żeby, skoro władza się zmieniła, znaleźć się w orbicie, z której przyszła do Prawa i Sprawiedliwości. Więc spodziewam się raczej z jej strony różnych ruchów, by się do tego układu rządzącego aktualnie przykleić. Mam ciutko, panie marszałku, tak, dla mnie takie symboliczne jest to, że prezes zabronił przyjmować tego mandatu i się okazało, że jego słowa są warte tyle co pyłek. Nie tylko dla pani Pawłowskiej, ale być może również. Ale kto powiedział, że prezes zabronił? Dobra, ja pana słucham. Przychodzi do mojej wypowiedzi i pana krótki ląd od razu powoduje eksplozję. Zobaczycie. Chwileczkę, sekundeczkę. Nie wiem, jakie wypowiedzi prezesa. Nie, no naprawdę. No powiedział, że tych mandatów obsadza się wzywał do tego, żeby... Wzywał. I się okazało, że dzisiaj prezesa słowa są po prostu niczym. To jest para z ust, one się pojawiają, znikają i pani Pawłowska to udowodniła. Dla mnie nie ma miejsca w polityce dla osób, które są takimi swingersami, jak pani Pawłowska, politycznymi. Czyli najpierw agenda lewicowa, potem prawicowa, potem nagle wraca. Dla takich osób po prostu drzwi polskiego parlamentu powinny być zamknięte, bo my musimy w końcu doprowadzić do tego, żeby w rankingu zaufania do zawodów ta tabela nie wyglądała mniej więcej tak. Złodziej, poseł, prostytutka, koniec tabeli. To powinien pan zrezygnować z mandatu, żeby się stało, panie pośle. Zaraz po panu. Zdaniem to, panie pośle, nie wiem, czy pan pamięta pierwszy program Nowoczesnej i inwokacje w tym programie. Wyrośliśmy z buntu wobec rządów Platformy Obywatelskiej. Były tam takie słowa, czy to było przed PiS-em, były. Ale właśnie. A potem się wrośli Platformę Obywatelską. Potem pojawił się wyrósł pan poseł z buntu do Platformy. Pamiętam, bo wiele razy z politykami Nowoczesnej z lubością te słowa cytowałem, jak już... Tak, to było przed PiS-em, to prawda. To było przed PiS-em. No, ale wyrosliście z buntu do Donalda Tuska i Platformy. Dzisiaj razem, ramię w ramię, zmieniamy Polskę na lepsze. Trochę taki swingers polityczny też z pana posła. Nie. Cały czas wartości zostały po naszej stronie. Ja nie zmieniłem strony sceny politycznej. Tak, tak, się zmienił, a to nie wyszło. Nie, absolutnie. Natomiast wie pan co, to powinno być tak, że ktoś, kto jest wybierany z danej listy, oczywiście nie może stracić mandatu, bo on jest wolny, niezwiązany instrukcjami. Ale klubu nie może zmienić, tak? Ale nie powinien, tak, trzeba wymyśleć takie rozwiązanie, bo inaczej no po prostu ta polska polityka będzie na poziomie moralności pani... Ale to pół klubu Nowoczesnej kiedyś do klubu Platformy przeszło, tylko przypomnę. Ale my się, to że jeżeli mówimy o jednej stronie sceny politycznej, czyli... A, czyli władza, opozycja, okej. Tak, władza, opozycja. Panowie, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Sebastian Kaleta, Suwerenna Polska, Prawo i Sprawiedliwość, były wiceminister sprawiedliwości, Witold Zembaczyński, Nowoczesna, Koalicja Obywatelska, członek Sejmowej Komisji, która sprawę Pegasusa wyjaśnia. Byli gośćmi dzisiaj Wieczornego Ekspresu. Bardzo panom za tę dyskusję dziękuję. Państwa zapraszam na kolejną część naszego programu. Generał Bogusław Pacek i Witold Jurasz, były dyplomata, publicysta Onetu. Za chwilę będą dyskutować już o innych międzynarodowych sprawach. Do usłyszenia.